Firma Szynaka Meble wystawia się na targach poznańskich od wielu lat. Można powiedzieć, panie prezesie, że to już tradycja? Bezwzględnie, aczkolwiek powiem, że uczestnictwo w targach poznańskich ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla grupy Szynaka, ale w ogóle dla producentów mebli, którzy chcą zaistnieć nie tylko w kraju, ale w Europie. Tym bardziej, że staramy się, żeby pozycja, ranga poznańskich targów nie była tylko jako uczestnictwo w targach lokalnych, ale żeby można tutaj było skontaktować się i mieć możliwości współpracy, rozmów z klientami nie tylko z Europy, ale z całego świata. Ten rok pokazał i pokazuje, jak dużo firm przyjeżdża tutaj z różnych kontynentów. Myślę, że to jest właśnie efekt, że targi poznańskie nabierają takiej wartości na rynku targowym w Europie. Można powiedzieć, że targi poznańskie to piękna promocja polskiego mebla. No gdzieś razem trzeba zaprezentować polskie meble. Faktem jest, że staraliśmy się jako branża meblowa być liderem w Europie i bynajmniej w ostatnich latach okazało się, że najpierw wielkości eksportu pokonaliśmy Włochów, a za 2019 rok polska branża meblowa jest numer jeden w Europie, jeśli chodzi o eksport mebli. I to pokazuje, jak duża i mocna, silna jest branża meblowa w Europie. Panie prezesie, trzecie miejsce, pierwsze miejsce w eksporcie w Europie, a na świecie? No niestety są przed nami Chiny i to bardzo duże ilości czy wartości, choć ostatnie sytuacje, jakie mają miejsce na rynku zdrowotnym na świecie, może się okazać, że pewne granice działania, eksporty mogą się mocno ograniczyć i to jest też czas na wielką promocję i eksport europejskich mebli, choćby powiedzmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie te relacje w ostatnich miesiącach ze względu na nałożone cła na rynek chiński przez obecnego prezydenta Trumpa i też ostatnie wydarzenia zdrowotne pokazują, że wielkość eksportu i pozycja i sprzedaż europejskich mebli, w tym oczywiście polskich mebli, no myślę również mebli od Szynaki, może właśnie wzmóc się przy sprzedaży na rynki amerykańskie. Koronawirus uderza w branżę meblarską? No niestety to jest czynnik ludzki, a ludzie emigrują po świecie. Dzisiaj będą podjęte decyzje mediolanie, czy targi znane, duże, mediolańskie, czy w ogóle się w tym roku w kwietniu odbędą, więc to stanowi troszeczkę taką niepewność. Choć również się mówi, że targi w Poznaniu mogą być jedne z ostatnich w tym roku w Europie, o takiej randze i takiej wielkości. No, jest to też do wykorzystania dla polskich producentów. Obyśmy, jak to się mówi, w zdrowiu to wszystko to przetrwali. No myślę, że na razie jest dobrze. Bardzo nam się podobają. Są bardzo ciekawe, interesujące. Ja już znam te meble, także nie zaskoczyło mnie. Klienci cenią za co? Za cenę? Za jakość, wzornictwo, ciekawy kolor. Fajne meble, sprawdzają się. Po raz pierwszy grupa Szynaka na targach poznańskich pokazujemy meble tapicerowane, miękkie. Bo do tej pory grupa się specjalizowała w meblach twardych, czyli jakieś meblościanki, tego typu rzeczy wykonywane z płyt wiórowych. Natomiast tutaj mamy tą część komfortową, miękką, tapicerowaną. Prezentujemy cały asortyment, począwszy od łóżek, rogówek, narożników, sof, foteli. Próbujemy znaleźć jakby całość tego, pokazać jakiego rozwiązania dla klienta, żeby klient się mógł zorientować, że grupa Szynaka to nie tylko meble twarde. To też niektórzy chyba klienci są lekko zdezorientowani. Dokładnie tak. Są troszeczkę zszokowani, wchodzą, nagle widzą tutaj całkowicie inną otwarcie w grupie. I od tego właśnie budujemy specjalnie zakład w Lidzbarku, żeby obsłużyć tutaj wszystkich potencjalnych klientów, którzy by chcieli zakupić takie meble. Wiem, że się cieszą dużym zainteresowaniem tego typu meble. Zapytam o wzornictwo, bo to jest chyba bardzo istotne. Jakieś kolory są w tym roku na topie? Oczywiście, jest pewny trend kolorystyczny, który obowiązuje w meblach tapicerowanych w tym roku. To są na pewno wszelkie odmiany pasteli, tak? Czyli mięta, róż, granaty, to są też modne. No i jest bardzo ważny kolor, zieleń butelkowa. Ta zieleń butelkowa jest taką charakterystyczną rzeczą i klienci bardzo szukają tego typu obić kolorów do tapicerki.
jesteśmy biurem projektowym i szukamy teraz jakby nowych trendów i przede wszystkim fajnych materiałów, które no, jakby nadążają za tymi trendami. Nadąża i przede wszystkim fantastyczne wzornictwo, nowe przykłady nóżek, no podoba nam się. Tam na przykład w tamtej kolekcji, no takie, no na pewno nadążają. Co roku trzeba pokazywać coś nowego, bo klienci, no niestety, a może i poprawnie, chcą mieć coś innego niż sąsiedzi. Kiedyś można było wejść do jednego, drugiego, trzeciego mieszkania i czuć się prawie jak u siebie, bo te meble były naprawdę podobne. Dzisiaj niestety klienci chcą zawsze czegoś nowego. Rola projektantów, designerów jest bardzo ważna. No i tak co roku musimy coś nowego przedstawić. Choćby meble, które stoją za mną, są też jedną z nowości, które pokazujemy. Gdzie się zaczyna drewno łączyć z elementami metalowymi, ze szkłem, z lustrem. Po prostu zawsze trzeba czymś zaskakiwać klienta. Tutaj trzeba być, bo tutaj już jesteśmy właśnie wieloletnim uczestnikiem tych targów i mamy już swoje stałe miejsce. Wpisaliśmy tutaj się w tą historię. Mamy dużo, dużo znajomych i z tymi właśnie znajomymi innymi producentami mebli również się spotykamy na spotkaniach branżowych. Wymieniamy doświadczenia, więc to została stworzona jakby jedna wielka rodzina meblarzy. I ta rodzina meblarzy ma swoje święto właśnie w tych dniach, kiedy odbywają się te targi. To w Polsce największe targi meblowe i jedne z największych na świecie. Tak, oczywiście. Są to targi, które są znane na świecie i tutaj właśnie z tego tytułu przyjeżdżają wszyscy zainteresowani stworzeniem biznesu meblowego i oczywiście takiego biznesu okołomeblowego, czyli na przykład czy oświetlenia, czy jakieś dodatki. To również tworzy tutaj tą atmosferę meblarzy. Ja jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby z ludźmi rozmawiać, żeby patrzeć sobie w oczy, żeby się poznawać, podać sobie rękę, bo możemy rozmawiać przez telefon, możemy rozmawiać zdalnie gdzieś tymi łącznikami satelitarnymi, nawet podpisywać umowy zdalnie, ale kontakt z człowiekiem jest najważniejszy. Gdy się spotkamy i będziemy rozmawiać ze sobą jako z żywym człowiekiem, to daje o wiele większe efekty niż jakiekolwiek rozmowy zdalne. W tym roku Poznań stoi pod znakiem mebli tapicerowanych. W maju tego roku kończymy inwestycje w nową fabrykę mebli tapicerowanych. Będzie to 5000 metrów wielkości, ponad 200 osób zaplanowane zatrudnienie. Ta fabryka powstanie w Lidzbarku? Ta fabryka w zasadzie już stoi w Lidzbarku. W tym momencie budowane są struktury, umaszynowienie i wszystko do otwarcia pełnej produkcji. Tu akurat w tym roku w Poznaniu mamy wielkie otwarcie, jeżeli chodzi właśnie o meble tapicerowane. Przygotowaliśmy bardzo dużo wzorów w różnych grupach cenowych. Są to meble, które plasują się w naszym Prestige Line, czyli takiej troszeczkę wyższej półce dla klientów bardzo wymagających. Na tych targach trzeba być, bo kogo nie ma, to znaczy jego nie ma w branży. I w Poznaniu być należy po prostu. Przede wszystkim dlatego, żeby podtrzymać też nawet, to może zaskakiwać, te kontakty i relacje między nami, producentami. My się wszyscy spotykamy ze sobą, rozmawiamy, mamy do siebie naprawdę bardzo dużo szacunku wzajemnie. I to jest w branży bardzo ważne, żeby producenci potrafili ze sobą dobrze, właściwie współpracować, rozmawiać, nie być ze sobą wrogami, wręcz przeciwnie, być ze sobą przyjaciółmi. To przede wszystkim zobaczyć, jakie są trendy, tak? Jakie nowości się pojawiają, co będzie w tym roku i w następnym, bo to zawsze z lekkim opóźnieniem jakoś tam się pojawia na rynku. Ja reprezentuję jakiś tam konkretny sklep, tak? Także szukamy tych inspiracji, żeby później móc to jakoś klientom przekazać. Klienci coraz częściej przychodzą i szukają
pomocy w tym, żeby im jakoś to zaaranżować, żeby jakoś im pomóc w całości to ogarnąć. Nie mają takiej wyobraźni. Zobaczymy tak naprawdę po targach, co wejdzie do produkcji, bo wielu producentów pokazuje różne rzeczy i później na podstawie zamówień dopiero jest ta weryfikacja i potem to można jakoś tam rynek to tak naprawdę potem ostatecznie zweryfikuje, klient detaliczny. Natomiast na razie musimy zobaczyć, co producenci proponują i co wejdzie do produkcji. Tak? Prezesie, targi to idealne miejsce do oglądania, ale też robienia interesu. Oczywiście, zapraszamy tutaj klientów z całego świata. Bardzo dużo Amerykanów w tym roku nas odwiedza i to największe firmy z kontynentów. Pokazuje, że Polska naprawdę stanowi dzisiaj trzon i podstawę nie tylko europejskiej, ale światowej produkcji. To, że podkreślamy o naszej pozycji, w świecie jest zauważalne, dlatego też obecność klientów z całego świata jest na tyle duża, że uważam, wypełni w 100% nasze możliwości produkcyjne.